Witam Państwa bardzo serdecznie. Pewnie nie zdajecie sobie sprawy, że są moje urodziny. I wobec tego moje ziomki kupiły mi coś, o czym marzyłem bardzo, bardzo długo. Gimbal Insta360. Chodźmy na zewnątrz go przetestować. Przy okazji zrobię sobie test mikrofonu, bo sobie kupiłem nowe mikrofony Ulanzi, takie krawatowe. I zobaczymy, czy będzie po prostu słychać, jak bardzo będzie wiało albo nie. Także dwa testy w jednym. Wiecie co, brakuje mi jednej rzeczy tutaj, takiego klawisza, który by mnie jakby przewracał kamerę z przodu na tył, bo ja bardzo często właśnie mówię o czymś i coś fajnego zauważę i mówię, o popatrzcie i chcę to pokazać. Nie ma tego klawisza tutaj niestety. To co jakby widzę w tym kółeczku tutaj na początku, tym Smart Wheel, to jest coś takiego, że nie wiem, czy to jest syndrom grubych palców moich, czy o co chodzi, ale czasami właśnie przez przypadek coś robię takiego, że biorę i sobie gdzieś przełączam jakieś inne opcje, więc trochę to kółko albo jest z jednej strony, że jest ciut za małe, albo jest po prostu za bardzo czułe. Fajnie by było, gdyby też była taka opcja, że można by było je odłączyć na przykład podczas filmowania, albo żeby na przykład był jakiś taki klawisz, który czy przycisk, który blokuje po prostu te opcje. Witamy z Christchurch i testujemy sobie dzisiaj drugi dzień gimbala i powiem Wam, że to co mi się najbardziej podoba, to to, że mam sobie ten magnetyczny uchwyt i wyciągam sobie z kieszeni, bo ten gimbal się w ogóle mieści bez problemu w kieszeni. Klikam sobie, mam go przy tym i normalnie mam wrażenie, jakby to było z Gwiezdnych Wojen, bo rozkładam tylko po prostu tego gimbala i on jest gotowy do działania, jest od razu gotowy do nagrywania i tak samo jak sobie chcę nagrywać na przykład jakieś rzeczy pionowo, to domyślnie on jest ustawiony w takim położeniu, a jak chcę nagrywać normalnie powiedzmy na YouTube'a, czyli w takim tym, klikam sobie dwa razy i mogę sobie nagrywać po prostu tutaj, także to jest super. To, co mi się bardzo podoba tutaj, to w ogóle to, że jak mamy tego gimbala, on w samych rozmiarach jest mega, mega mały. Ale to, czego się w ogóle nie spodziewałem, to jak go rozłożyłem. Patrzcie, ile on tutaj ma w ogóle centymetrów. Dodatkowo jeszcze jak sobie rozłożę te nóżki, no kurczę, robi się z tego naprawdę dość spora konstrukcja. Także jak sobie wezmę i na przykład tutaj jeszcze mamy taki zawias, gdzie mogę sobie powiedzmy obrócić to hop i nagrywać w taki sposób, więc no jakieś druga ręka mi po prostu wyrasta, nie? Dalej ręko gadżeta, także to jest naprawdę mega, mega fajny patent, bo jak na przykład nagrywałem wcześniej,
miałem taki uchwyt od Ulanzi, który jest bardzo spoko i na pewno będę go jeszcze używać. I on też był rozkładany. Był powiedzmy tego samego rozmiaru, ale rozkładał się, no nie wiem, połowę mniej, jedną trzecią mniej, jakoś tak. Także tutaj, no dla mnie mega, mega zaskoczenie im plus, że oni upchnęli po prostu w takiej małej rączce, gdzie faktycznie ciężko się trochę to trzyma, nawet z moimi małymi łapami, to i tak no zaskoczenie jest takie, że po prostu tyle jest się w stanie upchnąć w takiej małej rączce. Nie? To, co robi wrażenie, to sama aplikacja, bo ona, gdy sobie idziemy i nawet nie nagrywam nic, to wykrywa, że jesteśmy, powiedzmy, teraz mi akurat wykrywa, że walking at the park. Nie wiem, czy to będzie widać, ale wykrywa po prostu i daje podpowiedzi scen, które moglibyśmy nagrać. Także dla takich początkujących żółtodziobów jak ja, no to jest naprawdę fajne, bo ci daje takie fajne podpowiedzi, że na przykład postaw sobie teraz gimbal na dole, ustaw sobie śledzenie i na przykład przejdź obok. Drugą taką fajną rzeczą, no to jest śledzenie, które zaraz będziemy testować. Zaraz sobie wejdziemy w las i postawię tego gimbala i spróbuję po prostu wziąć i zobaczyć, jak to działa śledzenie. Wczoraj jak szedłem, próbowałem zaznaczać obiekt i działało to do pewnego momentu bardzo fajnie, dopóki nie wjechało mi auto w kadr. Nie wiem, czy to trochę reaguje na ruch, czy na co. W każdym razie jest tak, że po prostu troszeczkę mi wzięło i mi zgubiło ten fokus. Ok, teraz jak widzicie, no to zostało zaznaczone, nie wiem, moja twarz. Prawdopodobnie, jak się ruszam. Daje to radę, także zobaczymy, jak daleko i co potrafi to śledzenie. Spróbuję się przejść tutaj z tyłu. Hop. Czy mnie wyłapie? No, chyba takie duże przeszkody to ciężko. Ale zobaczymy, czy mnie złapie, jak wrócę. O, złapało. No, proszę. Hop. Zobaczymy, czy tutaj jak przejdę. O, złapało. Proszę. Czyli jednak daje radę. Tutaj z tej strony coś widzę nie bardzo. Chyba, że... A jednak, wyłapało mnie. No, także daje radę to naprawdę. Myślałem, że będzie średnio, ale spoko. I patrzcie, ile w ogóle łapie to. Chyba tutaj jest już maksymalny zasięg. A z drugiej strony... No, zwinne to jest. Naprawdę fajne, naprawdę zwinne. Podoba mi się to. Także widzicie, ja tutaj mam gabę do pomocy. A tak naprawdę jestem teraz już samowystarczalny. Starczy mi gimbal i mogę sobie nagrywać scenę gdzieś tam. Mogę sobie na przykład zrobić jakieś przejście, gdzie będę chciał, i to mi wszystko po prostu nagra. A jak chcę wyłączyć śledzenie, po prostu sobie wciskam jeden przycisk na gimbalu i tyle. I mogę sobie na przykład zrobić takie przejście, czy jakieś inne. A jak chcę z powrotem wrócić do tego, żeby mnie nagrywało, hop, i z powrotem na mojego ryja, hop. Thank you.
Dobra, słuchajcie, na zakończenie. No, testuję sobie już ten gimbal około tygodnia i jestem naprawdę mega zadowolony z niego. Ten klips magnetyczny i to, w jaki sposób, jak łatwo się go w ogóle odpala, to jest hit w ogóle jakiś. Jedna rzecz tylko, którą tak naprawdę zauważyłem przez ten tydzień, której nie przemyśleli wykonawcy czy tam projektanci tego gimbala, no to jest zimna stopka. Jeżeli tu mamy na boku ten panel, on się otwiera i tutaj mamy tą zimną stopkę, do której na przykład możemy wpiąć mikrofon. Tylko że problem polega na tym, że jeżeli ja sobie zamontuję to na zimnej stopce i odpalę gimbala, to ten mikrofon nie jest skierowany w moją stronę. On jest skierowany gdzieś tam do boku. I tak naprawdę nie będzie słychać tego, co ja mówię. Także taki jeden mały minus. Tak jak mówiłem, pierwszy dzień nie mogłem ogarnąć, jak się przekręca po prostu z przodu na tył. To jest mega łatwe w ogóle. Tylko trzeba było przeczytać instrukcję. Oczywiście jako dzban wziąłem, rozpakowałem i narwany od razu zacząłem go testować. Bez przeczytania po prostu instrukcji. Potem sobie siadłem na spokojnie i faktycznie to jest mega łatwe. Że jeżeli mamy tego gimbala, nie pokażę Wam tego teraz, bo telefon akurat mnie nagrywa w tym momencie, ale wystarczy kliknąć 3 razy i on się po prostu obraca. Ponieważ teraz nie mam telefonu przypiętego, to nie zadziała po prostu. I tyle. Dzięki bardzo za dzisiaj. Jeśli jesteście zainteresowani na przykład, żeby sobie kupić coś podobnego albo szukacie czegoś na prezent, jak ktoś się interesuje filmowaniem, naprawdę super, super sprawa. Bardzo polecam. Jak coś, to sobie zerknijcie, link Wam zostawiam w opisie. Napiszcie mi, czy faktycznie lepiej mnie było słychać z tego mikrofonu, czy lepiej mnie było słychać z tych mikrofonów krawatowych. Bo nie ukrywam, te są zdecydowanie bardziej wygodne niż ten, natomiast te drenują strasznie baterię w telefonie, bo nie widzicie tego, ale odbiornik jest przyczepiony w tym momencie do mojego telefonu, do portu Lightning, jest zasilany po prostu z baterii mojego telefonu. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie napisać, możecie mi podesłać jakieś pomysły, czy w jakiś sposób przetestować ten gimbal w jakichś sytuacjach. No ja jestem, póki co jestem naprawdę mile, mile zaskoczony, bo nie spodziewałem się aż takich bajerów jak te rzeczy związane z AI, no to naprawdę mnie mocno zaskoczyły. Nie przedłużam. Dzięki serdecznie za oglądanie, dzięki bardzo za subskrypcje, lajki i komentarze. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny za to wszystko i widzimy się za tydzień w jakimś kolejnym odcinku. Cześć!